Zatem przechodzę do kolejnych punktów, która ma na siebie, zapraszam na salę, aby dwóch zrezygnować ten punkt. Zmiana uchwały numer kolejny punkt 21/231 Miasta Krakowa dnia 6 lipca 2011 w sprawie ustalenia ceny opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdu drogowych oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gminy sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu uchwał wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 952. To jest to pytanie, referuje pan dyrektor Sam. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt zmian uchwały dotyczy z poprawą usprawnienia zarządzania systemu komunikacji miejskiej w Krakowie. Mianowicie wykreślony zostaje paragraf, który dotyczył linii wybiegających poza granicę miasta Krakowa, mających swój początek oraz koniec na terenie miasta. Taka sytuacja wiele lat temu zaistniała, była to jedna z linii miejskich, która jest bardzo krótki fragment jechała po terenie linii, po terenie aglomeracji. I ten zapis spowodował, że osoby korzystające z niej mogły odbywać podróż na podstawie biletu normalnej emisji. I teraz ta sytuacja przestała mieć miejsce, natomiast teraz pojawiła się nowa linia 203, która jest aglomeracyjną i na dzień dzisiejszy swój początek oraz koniec ma na terenie miasta Krakowa. Natomiast główna część trasy przebiega przez te gminy Skawin. Więc w związku z tym pożądaliśmy wytycznie tego paragrafu, jednak ta linia nie była kwalifikowana czy klasyfikowana jako linia miejska, bo taką linią nie jest. Natomiast zmiana w kolejnym paragrafie jest związana z kwestią, która dotyczy zwrotu biletów. Tutaj chodzi o to, że w przypadku zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej mających wpływ na indywidualne decyzje przez pasażerów o konieczności zwrotu biletu, w szczególnych przypadkach dyrektor jednostki, która zarządza transportem zbiorowym w mieście, mógł wydawać decyzję o odstąpieniu od pobierania opłaty regulacyjnej w tejże opiece. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Infrastruktury, są stanowiska innych komisji. Nie widzę stanowiska grup prawnych. Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę uprzejmie pan radny. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rada, mam takie dwa pytania do pana dyrektora, aby pan dyrektor był uprzejmy. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, jaką mogą być zwroty środków finansowych ze względu na, jeżeli by przypadowo pasażerowi zgłosili w temacie zwrotu pieniędzy za kartę kupioną? To jest jedno moje pytanie. A drugie pytanie jest, czy ja dobrze rozumiem, że ta linia aglomeracyjna to jest ustawowo, że ona nie może jeździć po terenie gminy miejskiej Kraków, dlatego że to jest poza strefą, to musi być w gminie miejskiej Kraków, musi być prowadzona linia aglomeracyjna. I jakie to będą korzyści lub straty dla pasażerów? Ja rozumiem, że straty, prawda? Bo jeżeli będzie aglomeracyjna, to będą więcej płacić. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania bądź głosy w dyskusji? Nie widzę, na panie dyrektorze, proszę się do tych osób zgłaszać. Swój początek i swój koniec, a na terenie miasta Krakowa.
dzisiejszy, zgodnie z dużą wziętą uchwałą, na całej tej linii można wykonywać przejazd na obsługę miejską. Dlatego też skreślenie tego zapisu spowoduje, że na terenie miasta będzie tak samo jak na przykładzie każdej linii aglomeracyjnej, czyli bilet miejski będzie obowiązywał, natomiast na terenie gminy będzie obowiązywał bilet aglomeracyjny. Tak jak ma miejsce na wszystkich pozostałych linii aglomeracyjnych. Dziękuję. Dziękuję, mam nadzieję, że Pan Radny zgodzimy z odpowiedziami. Zatem, proszę Państwa, stwierdzam, że Rada Odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustępu miasta Krakowa określa termin wprowadzenia poprawek na dzień 30 października 2012 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 31 października również godzina 15.